Siemoneczko z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach wiejskie życie. I na dzień dobry. Pewnie tutaj zwróciliście już uwagę, że kontrola jest drugi raz. Opowiem wam o katastrofie, która mnie spotkała. Wyobraźcie sobie, że nagle nic to, nic owąt na chwilę. Odcięło mi prąd. I oczywiście pomiędzy nie zapisywałam nic, przez co straciłam wszystko i ten dzień się po prostu powtórzył, ale słuchajcie, yy, byłam bardzo wkurzona tym, co się stało. Od razu odpaliłam sobie YouTube'a i obejrzałam sobie po prostu innych youtuberów, którzy nagrywają i zobaczyłam, hej, ale im rozgrywka działa, czyli to nie jest błąd gry, tylko mój. Posprawdzałam wszystkie moje mody. Słuchajcie, skłoniło mnie to do ściągnięcia aplikacji do naprawiania modów, do wrzucania po folderze do gry. Zajęło mi to kilka dobrych godzin, ale jest. Moja rozgrywka została naprawiona. I zgadnijcie, co tą rozgrywkę zepsuło? Będziecie w szoku, jak wam powiem. Pamiętacie ten taki kosz do koszykówki, który miałam, i ten taki food tracker, gdzie dzieci mogły się bawić w wydawanie jedzenia. Topsuło rozgrywkę. Na szczęście teraz to już usunęłam i już jest po problemie. Słuchajcie, ja jeszcze tylko przywrócę pieniądze, tyle, ile miała nasza rodzina po zakończeniu tamtej, tamtego dnia. Zaraz sobie po prostu otworzę z moich filmów, bo filmy mi się zapisały, dlatego wyście ogląd obejrzeli te odcinki. A tymczasem e, my możemy tutaj zobaczyć, co się dzieje. Szybciutko ogarniamy zwierzęta. Za chwilę pójdziemy do Emila, który właśnie się wyspał. Jak widzicie, już też malucha przebrałam, leży na szczęście w swoim łóżeczku. Także wszystko zostało na. Naprawione, sobie tutaj coś podziwiać. Czy ty coś tutaj możesz robić? Poczekaj, użyj pieluszki, rozrabiaj, płacz, postaraj się zasnąć. Nie, ja bym chciała, żebyś ty coś był jakiś taki wesoły. Ale no jak widzimy na szczęście humor i tak ci dopisuje, także po prostu sobie tutaj poleż. Mama tylko skończy ze zwieraczkami i od razu po ciebie oczywiście przyjdzie. Dobra, hajs się zgadza, naprawiony. Mniej więcej zrobiłam pokój naszego małego Emilka, tak jak był. Nie wiem, czy jest idealnie jeden do jednego. Chyba nie, bo dodałam tutaj tą skrzynkę. No ale no niestety, tak to już jest, że... O, dobra, no wiemy, że będą wyższe już. Już to znamy. I na dole już to łóżko po prostu pozwoliłam sobie dosunąć. Z Czasem będziemy oczywiście tutaj remontowali dalej. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku bardzo bym chciała spróbować. Nie wiem, czy jest taka opcja. Czemu nie wydoiłaś muczki? Wyduję ją, proszę. Bardzo bym chciała spróbować Wziąć Emila, wziąć naszą Kelly, na przykład do jakiegoś parku, żeby Kelly mogła sobie tam pojeździć rowerem. Miejmy nadzieję, że nam się uda zabrać ze sobą Emila, bo szczerze mówiąc, jest to dla mnie temat dziewiczy, bo naprawdę rozpoczynamy parcie. Łucja jest łysa, pewnie usunęłam jej włosy, bo mówię wam, usuwałam też bardzo dużo modów. E, oczywiście od razu pójdziemy tutaj. Nie, nie, nie ucałować go na dobranoc, bo go podniesiemy, bo właśnie Emilek będzie wstawał i e, chciałabym, żeby jak najszybciej nauczył się siedzieć, bo bardzo bym chciała, żeby on jadł tutaj w foteliku a poczekajcie, poczekajcie, właśnie muszę wstawić stolik po, z powrotem bo po prostu chciałam, żeby Caroline odkurzyła i do tego niestety muszę ten stół wystawiać na zewnątrz ale to nic, co jakiś czas wystawię, żeby jednak w domu było czysto e, czekajcie, często ma czkawkę, czyli dokładnie to samo, co nam się pokazało w zeszłym odcinku jak widzimy gra jest w jakiś sposób konsekwentna, słuchajcie idziemy do małego Emila, teraz tak naprawdę od nowa sobie zobaczymy, jak wygląda ta rozgrywka w tym pakiecie, dlatego że, no nie wiem, jakoś mało doświadczyli tego słodziactwa przez to, że było to wszystko zepsute. Uwaga, bierzemy właśnie Emila na rączki. Cześć, Emilku, masz zły humor? No nie, nie mów tak nawet. Zaraz zobaczymy, co byśmy tutaj mogli zrobić. Włóż do tylnego nosidełka to dopiero jak wróci Kelly, jak pójdziemy razem na spacer. Poczekajcie, działania, zobaczmy, co byśmy mogli. Opieka nad dziećmi, przewin, nakarm. A jak mamy go uczyć siedzieć? O, zobaczcie, są ulubione sidełka. to nam najbardziej pasowało chyba ten biało-różowy do ubrania naszego, naszej Kelly, tak, przepraszam, naszej Caroline, także tak to sobie zrobimy, no i co, no może tutaj, w tym się uczy siedzieć, słuchajcie, położymy go sobie tutaj, e, posać Emil, tymczasem właśnie, zobaczcie, nawet skąd nie był u weterynarza, bo jak weszłam drugi raz do gry, to kot nie jest chory, nie wiem, dlaczego tak się stało, w każdym razie jest już zdrowy, także nie było po co do tego weterynarza jechać, możliwe, że to się zepsuje i dopiero chory będzie, no i teraz jak tutaj już nasz Emilek leży, zobaczcie jaki jest szczęśliwy, moglibyśmy od razu spróbować. Tutaj było coś z leżeniem. Leżenie na brzuszku. O, i zobaczymy, jak ta interakcja będzie wyglądała, bo tak jak mówiłam, mało żeśmy jej widzieli w poprzednim odcinku, dlatego że nasza się siadała siedziała tak naprawdę na Emilu. A tutaj zobaczcie. Oj, ale się zalewa łzami. Nie, płacz, mamusia jest przy tobie. Spokojnie, Maluszku. Aż tak niedobrze. Musisz się troszeczkę pouczyć wszystko wydaje się trudne, a potem nagle jest oczywiste, także trzymamy za ciebie ciuki, o zobaczcie, coraz lepiej mu idzie, już się uspokoił, nawet się podnosi, może właśnie w ten sposób nauczy się nasz maluszek siedzieć i potem będziemy mogli korzystać tutaj z tego fantastycznego krzesełka do karmienia go, bo wiem, że można mu podawać różnego rodzaju chyba musy i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, tymczasem tutaj obserwujemy jego starania, o przyszedł do nas mruczuś, pewnie się zaciekawił, co tutaj za dźwięki dobywają spokoju, i uwaga, Emil chyba skończył tę naukę. I co? Teraz od nowa, gdybyśmy chcieli? Opieka nad dziećmi? Poczekajcie. Przyjazne, aktywności, leżenie na brzuszku. Spróbujemy raz jeszcze. Nie wiem, ile razy to trzeba zrobić, żeby dzieciak się nauczył. Myślę, że zrobimy sobie teraz przerwę od nauki, po prostu się z nim chwilę pobawimy. A, bo wiecie co? Nie, nie. Bierzemy go już teraz. Eee, Momencik, a nie, zaczęliśmy się bawić. No dobra, pokażę, jak to będzie wyglądało. Zresztą właściwie Kelly jak wróci, mogłaby... Eee, o! Teraz przyjechał z nią George, a ostatnio to była Weronika. Także jednak coś tu gra nam zmieniła. Fajnie. Słuchaj, zanim tutaj cokolwiek zrobimy, mogłabyś właściwie odrobić lekcję. Ja Ci schowam ten rower do wyposażenia, bo za chwilę weźmiemy Cię do parku, także będzie naprawdę fajnie. Nie smuć się, będzie miły dzień jeszcze przed Tobą. Wiecie co, na wsi chyba nie ma jako takiego parku, chyba, że się po prostu umówimy tak, że pojedziemy gdzieś do nowego miasta, ale to jest trochę takie oszustwo i uznamy, że to jest jakaś dzielnica tej wsi, dlatego, że powiem Wam szczerze, że sama jestem ciekawa, jak to nowe miasteczko dziecięce wygląda. Myślę, że nie będziecie mieli mi tego w żaden sposób zazwać. Dobra, słuchaj, koniec zabawy, bierzemy malucha na plecy. Uwaga, ciekawe, czy teraz też ta interakcja nam się troszeczkę naprawi pokażcie, zobaczcie, siedzi w nosidełku czyli ewidentnie to była wina po prostu modów, biedny, Caroline powinna chyba związać włosy no i próbujemy podróżować, tylko ciekawe czy się da podróżować z tak małym dzieckiem wiecie co, da się, zobaczcie, da się fantastycznie, myślę, że możemy się tam spotkać z Lawinią, Marią Georgem i oczywiście Weroniką, spotkajmy się wszyscy na miejscu zaraz wybierzemy sobie gdzie otwieramy sobie mapę i słuchajcie, naprawdę umówmy się tak, że nadal zostajemy u nas na wsi i że to jest po prostu o centrum celebracji. Czekajcie, dajcie mi patrzeć, co tutaj w ogóle jest. Kotwicowe domostwo. Jakaś biblioteka, nie ma żadnego placu zabaw. No, jestem troszeczkę rozczarowana. No ale może tutaj będzie. Wiecie co? Pojedźmy tutaj. Nie wiem, czy możemy tak udawać, że to jest to samo miejsce, czy nie, kurczę, że ta nasza wieś, bo to na pewno będzie wyglądało inaczej. Może umówmy się tak, słuchajcie, zrobimy to inaczej. E, dziewczyny, tutaj gdzie to jest nasza wioska? Teraz momencik, muszę znaleźć tą mapę. Moment, moment, już gdzieś mi minęło, tu jest nasza wioska. E, powiedzmy tak, że dziewczyny pojechały tutaj na główny plac i tutaj, jak wiemy, jest taka czerwona, budka, z której odjeżdżają autobusy i złapały autobus do pobliste, pobliskiego miasteczka San Sequoia, San nie wiem, pewnie mnie poprawicie, w każdym razie złapały autobus do tego miasteczka, żeby coś dzieciakom pokazać innego i właśnie tutaj jedziemy, tutaj jest też na przykład, wyobraźmy sobie czerwona budka, o, bo tu jest dworzec, o, tu jest dworzec, także w miarę blisko miały, nie opuściły wioski, zbyt daleko, a coś innego nasze maluchy przynajmniej zobaczą, widzimy się już na miejscu, mam nadzieję, że jesteście tak samo ciekawi jak ja, jak będzie to wyglądało. I uwaga, coś nam się tutaj pokazuje. Nowa cecha osobowości. Karolina jest ostatnio bardzo wesoła. Wszystko idzie zgodnie z planem. W głowie panuje beztroska. Czy jest wesoła? Jest wesoła. Myślę, że jak najbardziej. Odkryła nową cechę osobowości. Słuchajcie, ja myślę, że tej wszystkim naszym e, podopiecznym, którzy z nami przybyli, podaruje dobry humor. Naszym dziewczynom też, dlatego że chciałabym, żeby to był taki dzisiaj wesoły po prostu dzień. Także darujcie mi to mini oszustwo. Co jakiś czas system oszukać trzeba, dzięki czemu tutaj odkryjemy coś nowego go trochę, jak z Lawinią też. Poczekaj, a gdzie jest nasz mały Emil? Bo Emilkowi też bym chciała podarować humor. A Emil dopiero pewnie za chwileczkę się pojawi. Halo, halo Emil. A na rączkach u naszej Caroline, zobaczcie, jak on jest śliczny. Nie mogę się napatrzeć, powiem Wam szczerze. Naprawdę jestem tak zauruczona tym malcem. No przepiękny Zobaczcie, jak patrzy na swoją mamusię. Fantastycznie. Słuchajcie, jak przyjechaliśmy, oczywiście się rozejrzyjmy. Tak jak powiedziałam, dopiero nas tutaj przywiózł autobus. Nadal, zobaczcie, klimat jest wiejski, więc myślę, że taka moja teoria, że to jest wioska obok naszej, jak najbardziej się sprawdza. Może jest trochę bardziej nowoczesna. Ja nie mówię, że nie, ale to nadal mimo wszystko jest chyba wioska i jak tu jest ładnie. Szkoda, że to jest tylko dekoracja, bo szczerze mówiąc, budynek jest bardzo imponujący i nie wiem jak wy, ja bym tam widziała jakieś ogrody, na przykład takie jakieś zamkniętą botaniczną salę albo galerię sztuki. No fantastycznie, może gdzieś kiedyś pomyślę, żeby zbudować coś podobnego. Fajny pomysł z oknami, powiem Wam. E, rozejrzyjmy się po tej miejscowości, tu jest jakaś ławeczka, plac zabaw dla dzieci. Super, fajnie. A co się znajduje w tym centrum celebracji czy czegoś takiego? Jak widzimy, mamy jakąś mini siłownię. Tutaj taki plac zabaw dla dzieci. Ej, fajnie! Nawet fajnie mają to zrobione, takie bezpieczne jakby przystań. Domki dla lalek, tutaj mamy coś jeszcze wyżej, tak, jest, zobaczcie. Tutaj duchy też są łyse, czyli pewnie usunęłam więcej fryzur niż przypuszczałam. Tutaj jest coś do malowania. Ej, to jest chyba nowe, nie kojarzę tego stojaka na, na rysunki. Fajnie wygląda, naprawdę. Sala jakaś taka ewidentnie talentu, chyba wokalnego, muzycznego, po prostu super. Sobie tak pobieżnie już przejrzeliśmy, bo tak naprawdę chciałabym, żebyś Ty tutaj się pouczyła jeździć na rowerze. Wzięłaś ze sobą rowerek, mam nadzieję, swój wzięłaś, także spróbuj od razu sobie pojeździć, pojeździć troszeczkę. My tutaj sobie weźmiemy naszego. Emila, co tam się pokazało? Co tam się wydarzyło? Chyba nic. No, ale wam powiem naprawdę aż miło mi się na to patrzeć. Słuchaj, weźmiemy go sobie może leżenie na brzuszku, nie, nie ma co. Włóż go sobie do tylnego nosidełka, bo ja bym chciała, żebyś chwileczkę porozmawiała z Lawinią, która gdzieś tam pobiegła już do tego centrum, jak widzimy. Kelly tutaj próbuje się nauczyć jeździć na rowerku, nie wiem, jakiej to idzie. Czy byś mogła ją teraz tutaj troszeczkę na nią patrzeć, trochę jej pomóc. Zaraz sprawdzimy, poczekaj, ucz jeździć z Emilem na plecach, czy słabo? ej, uda się, no fantastycznie i zobaczcie, maluch z nami może zwiedzać świat, tak strasznie brakowało mi tego właśnie w Simsach, bardzo na ten moment czekałam, miałam nadzieję, że kiedyś się uda może z wózkiem, czy z czymś, bo uważam, że to fantastycznie po prostu rozwija tą rozgrywkę, jak możemy tutaj z maluszkiem sobie trochę tego świata zwiedzać, są sami wiecie, ostatnio nawet wyciągnęliśmy tak naprawdę go jeszcze w łóżeczku na dwór, żeby troszeczkę słońca doświadczył, a teraz doświadcza go naprawdę, co się stało, dlaczego nie chcesz już jeździć, nie, nie schowaj do wyposażenia, szybko go chowa, bo się może zniknie. Poproś nimkę o imieniu Caroline o pomoc. Caroline ci oczywiście chętnie pomoże. Aleksander ćwierce kupić. No, my wiemy, że on to chciał kupić, bo on już to chciał kupić w poprzednim odcinku. Gdzie mi się ta granica te zawiesiła? I on ładny hajs za to zapłaci. 590, także super. Eee, aha, w domu możemy sprzedać dobrze. O nie, jednak kładziemy Emilka. Dobra, właściwie niech on się tutaj chwileczkę sam pobawi. Myślę, że większego problemu nie ma. Także sobie tutaj leż. Aha, możemy tutaj w taki sposób go przenosić. Zobaczcie, wybieramy określone miejsce i wtedy się pokazuje, zostań przeniesiony tutaj przez simkę o imieniu Caroline, ale nie ma takiej potrzeby. Fajcie dźwięk teraz brzmi troszeczkę inaczej, bo dogrywam tutaj w tym momencie od nowa, dlatego, że tu był jakiś błąd i po prostu dźwięk się nie nagrał. Tutaj się zachwycałam oczywiście nad tym, jak fajnie to wygląda, że uczymy jeździć dzieciaczka na rowerze, drugi jest obok i że będzie to na pewno fajnie wpływało na przyszłe moje rodzinne rozgrywki, gdzie będę po prostu to często stosowała. Tutaj chwileczkę oczywiście jeszcze poświęcimy, aż chociaż ten punkt wbije do końca. A potem chciałabym, żebyś troszeczkę pobawiła się z innymi dziećmi. Słuchajcie, wiem, że doszły chyba nowe imprezy, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Oczywiście tutaj źle kliknę, wybaczcie mi, to zaraz to znajdziemy. Zaplanuj wizytę z noclegiem, zobaczcie. Ej, super, trzy noce, dwie noce, ciekawe co to będzie. W każdym bądź. A może, że my gdzieś pojedziemy do kogoś na noc? Ej, w weekend sprawdzimy, może jutro sprawdzimy i po prostu na szakeli weźmie wolno od szkoły, jeden dzień jej nie zaszkodzi. szóstkę ma, także możemy sobie na to chyba pozwolić. O, chyba coraz lepiej na tym rowerze idzie, bo zobaczcie, coraz mniej się chwieje i coraz dalej jakby jeździ, także chyba nam się udaje nauka szkoły. Fantastycznie. Dobra, myślę, że wystarczy. Wiecie co, schowajcie, nie tylko na ten rower, gdzie tutaj przyszliśmy. Zakończ jazdę na rowerze. Oj, 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 uderzyła się w kierownicę. Ale to nic, każdemu się zdarza. Ja też kiedyś spadłam z roweru, strasznie się poobijałam. Wprawdzie wam powiem szczerze, że miałam już ochotę porzucić jazdę na rowerze, ale jakoś Foch mi przeszedł na szczęście, bo latem jednak fajnie na rowerze się jeździ. Dobra, słuchajcie, ja bym chciała, żebyś tego wzięła sobie z powrotem. Szczerze mówiąc, powiem wam, że ciężko mi się przyzwyczaić do tego podziału nowego, naprawdę ciężko. Chciałabym, żebyś tego wzięła sobie z powrotem w ten yy, nosidełko, ale nawet nie wiem, jak to zrobić. O, jest, do tylniego nosidełka. Super. No, i idziemy od razu tutaj poszukać trochę Lawini, żeby z nią może porozmawiać. Gdzie tutaj lawinio jesteś? Może będzie na łatwiej, jak zrobimy sobie w ten sposób, że podejdź tutaj razem. Ty Kelly też chodź. Schowaj rowerek już teraz, żeby tutaj przypadkiem nie został. Zejdź z niego, proszę cię. Co się zacięłaś się? Nie, na szczęście nie. I teraz sobie weźmiemy od razu. Schowaj do wyposażenia. Ach, sama chowa, zobaczcie. I idziemy do nas. coś dzwoni. Ignorujemy ten telefon i idziemy się tutaj bawić z innymi maluchami. Lawinia już przybiegła. Za chwilę, oczywiście, pokażemy jej małego Emilka, jak wygląda. Wygląda po urodzinach. Myślę, że będzie po prostu nim zauroczona. O, położyliśmy go tutaj. Wiecie, co niech sobie chwilę właściwie poleży. I teraz tak, lawinio, przedstaw się. O, z Emilem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo mnie to ciekawi, ta interakcja, zobaczcie. Pokażemy Lawini i jej wnuka, jak wygląda po urodzinach. Widzimy, że karnację ewidentnie odziedziczył po tamtej stronie rodziny. Ej no, rewelacja! Czy Wy to widzicie? niesamowity, teraz Lawina go ma, no niego oczywiście chwilę potrzyma, jakby nie było, jest jego babcią, e, poczekajcie, my tu gadu gadu, a Kelly tej biedna stoi, sobie poław się troszeczkę z dzieciakami, jak najbardziej, e, z Georgem chwilę porozmawiaj, o wygłupiaj się, potem z Marią, rozmawiaj o szkole, tutaj do Weroniki, nie wiem, e, pochwal szczerze, pobawcie się po prostu razem, a my tutaj z Lawinią troszeczkę sobie porozmawiamy, na chwilę wzięła od nas Emila, fajnie, w ogóle zobaczcie jaką zrobiłam fryzurkę Emilowi, takie włosy troszeczkę wytarte od leżenia, jak jakby możecie zauważyć. No bo takie maluszki to się często właśnie zdarza. Trzymamy go. Czy możemy go teraz jakoś zagadywać? Jak jest u na rękach? Zobaczcie, odbierz Sima o imieniu Emil, od Simki o imieniu Lawinia, ale nie, jak najbardziej, niekoniecznie on jeszcze chwileczkę u babci jest. Dziel się historiami o ważnych chwilach dziecka, oczywiście, porozmawiajcie sobie tę chwilkę. E, pochwal ją szczerze. Potem byśmy tutaj mogli jeszcze, może sobie tak, zamart zamartwiać się rozwojem Bobasa. O, spytaj się, czy to jest normalne, że on tak jeszcze nie, nie siada zbytnio, że się starasz go nauczyć, ale ci nie wychodzi. Zobaczymy, co ci tutaj powie Lawinia, która jest jednak doświadczoną mamą, bo już trochę tych dzieci odchowuje. I myślę, że ona Ci powie, że absolutnie nie masz się czym martwić, Caroline, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i żebyś się po prostu nie przejmowała. Co byśmy tutaj dalej mogli jeszcze zrobić? Nie, nie odbieraj Emila, niech ona go chwilę potrzyma, myślę, wiecie? Poczekaj, Ty się nie baw z nimi na tym. Myślę, że ty byś właściwie mogła na chwileczkę wskoczyć sobie na bieżnie. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Chodź, chwileczkę pomyśl po prostu o sobie. Jak na chwilę masz e, dzieciaka, powiedzmy, z głowy, że tak brzydko powiem, ale wiadomo, że nie o to mi chodzi, to chwileczkę chodź sobie tutaj, pobiegaj. My tymczasem zobaczymy, co robi Kelly. Kelly bawi się tutaj na drabinkach ze swoimi kumplami. Fajnie to wygląda. Lawinio, a gdzie jest Emil? Halo? Tu, w drzwiach położone. No wiesz ty co, Lavinia? Zaufaliśmy ci! Już Caroline oczywiście, idzie, poczekajcie, dajcie jej chociaż trochę dobiec, bo myślę, że Caroline chciałaby troszeczkę kilogramów zgubić po prostu, bo zrobiła nam się okrąglejsza i chyba jej samej to po prostu troszeczkę przeszkadza ale myślę, że chyba już wystarczy. Ona też już schodzi, chodź. weź oczywiście go podnieś od razu swojego synka, żeby tutaj nie leżał w drzwiach, bo w słabym miejscu go nasza lawinia zostawiła. No i podejdź tutaj teraz sobie razem z nim. No fantastycznie mi się na to patrzy, no. Uważam też w ogóle, że fajny dzień. My się długo nie ruszaliśmy nigdzie z tej wsi i teraz taki do miasteczka obok, a zobaczcie, tyle wrażeń tutaj mamy. Pokaż mu, jak wygląda statek i powiedz, że kiedyś też się będzie bawił. No wiadomo, na razie nie, bo jest za malutki, ale kiedyś na pewno przytul go potem może, pocałuj, zobaczymy, Emil, jakie ty masz potrzeby, chyba żadne, przez to... zobaczcie, i tak jest głodny, szybko leci to maluchom Co my tutaj mamy? Uwielbia się przytulać. Mocno się przytuliwszy, Emil czuje się bezpiecznie w ramionach kogoś bliskiego. Ej, no super, Emilku, bardzo się cieszymy. Kelly, a ty dobrze się bawisz? Uczenie się na błędach, a co to jest uczenie się na błędach? A propos rowera pewnie, tak, dokładnie. A powiedz mi, czy ty te lekcje odrobiłaś, zdążyłaś odrobić? o 75%, ej, no to nie, to trzeba będzie lekcje jeszcze odrobić, jak wrócimy do domu, bo chyba zostały w domu. Także tym się jeszcze oczywiście zajmiemy. Zobaczcie, jak on na nią patrzy. Ja bym chciała, żebyście dalej ćwiczyli to leżenie na brzuszku, bo mi się wydaje, nie mam pewności, że to jest jedyna droga, żeby nasz maluch nauczył się siedzieć. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale mam nadzieję, że dziś ta moja logika jednak ma sens i że właśnie w ten sposób nauczymy Emila siadać. O, zobaczcie! odblokowano etap podnoszenie głowy. A co to takiego? Emil po raz pierwszy uniósł główkę. Ile tu ciekawych rzeczy? Zadbaj o to, by opiekuni Sima o imieniu Emil ćwiczyli z nim wspólne leżenie na brzuszku. W ten sposób odblokujesz etapy, które pomogą mu odkrywać świat na więcej sposobów niż na razie jest w stanie sobie wyobrazić. Także widzicie, miałam gdzieś tam podświadomie rację, że od tego właśnie to się wszystko zacznie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że po malutku będziemy wracali do domu, bo zrobiło się ciemno. Lawinia chyba zresztą już swoje dzieciaki zawinęła i pojechali, bo ich tutaj nigdzie nie widzę. Także, albo nie, po prostu nie, umówmy się, żeby nie pojechali bez nas. Ej, myślę, że on. A nie, już się przestraszyłam, że to, co kupił od nas ćwier. Myślę, że Lawinia po prostu, wiecie co zrobiła? Ona poszła im kupić już bilety. I teraz już szybciutko bierzemy maluszka i pędzimy na dworzec autobusowy, żeby dotrzeć do swojego domu. Wróciliśmy, każdy usiadł do swoich obowiązków. Jak widzimy, Kelly właśnie skończyła chyba odrabiać lekcję. Dzisiejszą pracę domową, tak. Projektów żadnych nie ma, śpiąca też nie jest przez to, że tutaj podarowaliśmy jej dobry humor. Wybredna w jedzeniu, patrzę jaki ma etap dziecięcy i duża pewność siebie. Dobra, etapy. Pierwszy dzień w szkole, co tutaj mamy? Nauczę się jeździć na rowerze. Nauczysz się, nie martw się. Ty masz zwierzaka też, ej super. Muszę tak naprawdę to wszystko poznać, bo nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Słuchaj, ja myślę, że gdybyś mogła teraz po raz pierwszy podejść sobie, może tutaj odchwaścić, odkrót. zrobić coś nowego, bo tego jeszcze chyba nigdy nie robiłaś, także tutaj się tym oczywiście troszeczkę zajmiesz. Jeżeli chodzi o Caroline, to ona kładzie właśnie Emila spać, e, opowiedz bajkę na dobranoc, zobacz jak wygląda w śpiożkach, ma takie skarpetki w kropeczki, no normalnie słodko. Nie patrz, Emilu, mama już ci opowiada bajkę, e, co my tutaj mamy. Pokaż, Emil, czemu jesteś taki smutny? Głodny? O kurczę, i to poważnie to zobaczcie, nawet jeżeli on pójdzie spać, to pewnie za chwilę wstanie, bo będzie po prostu zbyt głodny, no jak na razie zasnął, dobra, słuchaj, korzystając z chwili spokoju, tutaj proszę, wyjątkową więź zrób z się. weź go też może jeszcze przytul, żeby on nie czuł się teraz zaniedbany, sprawdzimy, czy on ma w misce, co w ogóle jeść, zobaczcie, pusta miska, ej, dobra, napełnij miskę, króliczku, czy można dla nas jakiś prezent? nie masz. No dobra, to nic, nie przejmujemy się i czekamy, aż kiedyś będziesz miał. Wygraj konkurs, dobra, to o tym pamiętamy cały czas, ale jakoś się tym super nie skupiamy. E, tutaj widzimy, Kelly właśnie chyba skończyła już w ogrodzie. Ej, szybko ci poszło, super. Mogłabyś teraz jeszcze tak uzupełnić karmę, posprzątać w oborze, a do kurnika pójdzie Caroline. E, wiem, że kiedyś ktoś, ktoś z was mi pisał, że o, jakie smutne życie ma Kelly. Nie wydaje mi się, żeby jej życie było smutne. Ona się cieszy, poza tym to nie jest tak, że ona pomaga w prowadzeniu tych zwierząt. Może tak Cały czas o tym mówię, że o, ale Karolaj ma pomoc, ale ma pomoc. Nie, to tak nie jest, że to jest pomoc, to jest ich. Dwójki, no teraz już trójki, bo jeszcze Emila, oczywiście, to jest spuścizna po ich babciach. Dorobiły się zwierząt i to są ich zwierzaki. Tak samo jak Karolaj tutaj na tym pracuje, tak samo pracować musi nasza Kelly. To nie jest tylko tak, że bierzemy sobie zwierzaczki i one sobie gdzieś tam po prostu biegają. Nie, my jesteśmy za nie odpowiedzialni. i mi się wydaje, że mała Kelly tej odpowiedzialności, tylko to jest dla niej bardzo dobre i pozytywne, że uczy się jej już tak naprawdę od samego początku. Poczekajcie, włączymy sobie tutaj oczywiście automatycznie. Matyczne przełączanie świateł, wszystkie światła, tylko chciałabym, żeby to światełko tutaj włącz to światło, paliło się zawsze. Nie wiem, właściwie może to świeci Emilkowi w oczy, ale z drugiej strony, ja tak sobie to wyobrażam, to jest taka ala lampka po prostu nocna. Zobaczcie, tu jest cały czas brudno. Musimy chyba jeszcze raz wystawić ten stół. Dopiero jak gasną światła, jest widać, że ta podłoga nadal jest usyfiona, kurczę. Czekajcie, ja sobie tutaj tak na razie nastawię jedno na drugie, bo chciałabym, żeby tutaj spokojnie szło przejść z odkurzaczem, po odkurzaj może się teraz uda. Jeżeli chodzi o Ciebie, Kelly, jak tylko skończysz ze zwierzeczkami, mogłabyś tutaj przyjść jeszcze raz, spróbować zrobić bransoletkę, bo Ty masz ten zestaw swój, stwórz bransoletkę przyjaźni, zrób różową, musisz zrobić aż cztery, trzy dla e, dzieci, lawini i jedno oczywiście dla siebie, bo tylko wtedy bransoletki mają sens, jak nosimy je tak naprawdę wszyscy. Dobra, na spokojnie, tutaj zaraz zobaczymy, jak Ci pójdzie. Caroline w tym czasie troszeczkę odkurzy, bo w domu zrobiło się po prostu brudno. I wiem, że teoretycznie mogłabym wyłączyć to powstawanie kurzu, ale właściwie mi to przestawienie tego stołu zajmuje sekundę, a lubię, jak tak czysto w miarę jest. Potem wydaje mi się, że zanim sama pójdziesz do siebie spać, bo teraz niestety śpisz w piwnicy, ale myślę, że się jakoś tym nie przejmujesz, to tutaj przyjdziesz jeszcze obudzić małego Emilka i przyjazne poczekajcie, obudź, żeby go nakarmić, bo on był bardzo głodny, to i tak za chwilę nam się obudzi, także nie ma co ryzykować, że jak się doszłapie na dół, położymy, to on się budzi i tak będziemy musieli wstać. Pokaż, Kiel, jak Ci poszła bransoletka, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, udało się! Bransoletka przyjaźni, która czeka, by wymienić się z nią z kimś wyjątkowym. Słuchaj, no to rób dalej, stwórz bransoletkę przyjaźni, może tęczową, zrobimy je wszystkie może, wiecie? Pastelową, potem wzór w zygzaki szarości i na końcu szarą niebieską. Proszę, siedź sobie, zrób, masz troszeczkę czasu, potem właściwie mogłabyś się położyć, spać jutro po szkole, może pojedziemy na nocowanie do Lawinii i wtedy sobie zrobimy piątek wolny, przedłużymy sobie troszeczkę weekend. Mam nadzieję, że Ci się to po prostu spodoba. Jeżeli chodzi o naszą Caroline, to właśnie obudziła Emilka i proszę bardzo, na dzień dobry od razu w u uniemowlęcia i potem, jak widzimy, jest bardzo głodny, więc od razu tutaj, a było, karm piersią. Nakarmimy go, żeby sobie w spokoju dospał do rana. Ja w tym czasie wstawię stół, póki pamiętam, zanim na dworzu zostanie na noc, poczekajcie, dajcie mi momencik, żeby tutaj tak ładnie wyglądał. O, dobra, siedzi na miejscu i możemy wrócić do naszej rozgrywki. Mała Kelly, no robisz cały czas bransoletki, czy nie? Tak, cały czas to jeszcze coś kombinuję. Ja myślałam, że to będzie troszeczkę lepiej wyglądało niż taki dymek w koło, ale wiecie co, trzeba się cieszyć i tak z każdej takiej nowej w ogóle funkcjonalności, bo to zawsze jakąś naszą rozgrywkę tutaj rozwija. Dobra, Emil, dostałeś, a, dostajesz dopiero jeść, okej, okay, dobra, jak widzimy tutaj Caroline go trzyma i go karmi. Czy jedno takie karmienie starczy? Chyba starcza, co na cały głód. Tak mi się po prostu też wydaje. Dobra, położymy go potem jeszcze tutaj spać. Zobaczymy, czy będzie wymagał jakiś bajek. Z drugiej strony też chyba nie ma co przesadzać. Słuchajcie, niech on też sam próbuje troszeczkę spać, niech troszeczkę samodzielność się robi. Uwaga, odkładamy go. Powinno mu się jakoś odbić, czy coś? Jeszcze dojadanie. Co on teraz wyprawia? Nie chce być drugi raz karmiony chyba, ej dobra, dobra, raz wystarczy właściwie, dobra, wystarczy, schowaj go spokojnie, niech on sobie idzie spać i chciałabym tutaj e, troszeczkę może ulepszyć w pasy zabezpieczające ten e, przewija, przewijak po prostu, bo nie chciałabym, żeby kiedyś nasz Emil spadł, zobaczcie, Emil zasypia sam, także troszeczkę musimy na tą jego samodzielność też po prostu postawić, o, walimy młotkiem, obyś go tylko nie zbudziła, Caroline, Kelly już się kładzie spać, no troszkę późno jest na spanie, ale przynajmniej uplotłaś bransoletki, o nie, trzy się tylko udały, a trzy są zepsute właściwie. To nic, tyle, żeby rozdać, inny będziesz miała, a dla siebie zawsze możesz uplec je. Uple Upleści jeszcze, przepraszam. Tymczasem tutaj Karoline chce zobaczyć tylko, jak będzie to wyglądało, jak będzie ulepszone, i potem też na chwilę położy się po prostu spać. I uwaga, aha, tu, na, tu pojawił się tylko taki pas, no ale wiecie co, zawsze lepsze to niż nic, jest jeszcze jakieś coś, nie ma nic innego, a coś na śmietniczku? Szperę w poszukiwaniu wyrzucić śmieci nie ma. Dobra, Karoline, słuchajcie, ja ją kładę spać. Dzisiejszy dzień był dla niej na pewno intensywny. Miejmy nadzieję, że Emil pozwoli nam troszeczkę pospać, bo jak widzimy, za chwilę będzie miał wpadkę pęcherzową, ale może z łóżką, da się spać. I słuchajcie, tym słodkim widokiem Emila w swoim łóżku będziemy kończyli ten odcinek. Ja dziękuję Wam bardzo i już w tym miejscu zapraszam Was na kolejny ciekawy odcinek, gdzie zrobimy sobie wizytę z noclegem. Pozdrawiam, Miss Sims.